Czekaj, działa! Uk. Uk. O, zepsuta. Yeah. To się pijmy. Halo? Ping bang. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylak Vlog. Dzień dobry, w sumie. Chciałam właśnie coś zapowiedzieć dokładnie, że witam znowu w filmie z moją mamą. Właśnie przed chwilą dosłownie wróciłyśmy z Aga Grzylak Camp numer 2 i akurat właśnie jak mam przyjeżdżać do Polski, to zawsze nagrywamy razem filmy, bo po pierwsze bardzo lubimy, po drugie wy bardzo lubicie, a po trzecie jest po prostu super. Jest fajnie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś nagrywałam odcinek z dziwnymi rzeczami z Wisha, ale tym razem poprosiłam dziewczyny z mojego teamu, żeby mi wybrały rzeczy, których ja wcześniej nie widziałam i będziemy je wyciągać po kolei, patrzeć, co to jest, do czego to służy. Czy ty wiesz, co to jest Wish? Właśnie chciałam się zapytać, o co mówimy? Wish? To jest taka strona internetowa, gdzie masz mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, głównie z Azji. Kiedyś tam na przykład znalazłam klapki ryby. Uk. 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 Jeszcze nigdy nie słyszałam takiej reakcji. Zamiast ok, to będzie uk. Jak się człowiek będzie dziwił, to jest takie uk. Zanurzam się po pierwszy przedmiot. Serio, zastanawiam się, co to są rzeczy. Dobra, uwaga. Ja mniej więcej wiem, co to może być. Ty podejrzewam, ja mniej więcej nie wiem, że w ogóle nie będziesz miała może pojęcia. Być, może do jedzenia? Więc rzeczywiście muszę dać to w twoje ręce. Wygląda jak ząb. Co? Mama mówi, że to wygląda jak ząb. Ogólnie jest to coś takiego i ci, którzy mnie oglądają długo albo od jakiegoś już czasu, wiedzą, że to jest Gudetama, czyli leniwe jajo z Japonii. I teraz otwórz, żeby się dowiedzieć, co to jest. Idzie jajo. Jups. No, świeczka? Jedyne, co ja tutaj widzę na razie, to to, że tutaj mamy pokazane różne rodzaje, które można było mieć, tych rzeczy. Okay. I to jest chyba to. Ja ogólnie znam Gudetamę już długo i to jest najbrzydsza wersja Gudetamy, jaką widziałam w życiu. Leniwe jajo i ono Gudetama powinno być takie urocze, a jest... No jajkiem to takie. Nie bardzo wygląda. Nie podoba mi się to. Ogólnie opakowanie ze wszystkich stron wygląda w ten sposób i tutaj widać jakby instrukcję tego, jak się to powinno robić. Dobra, no to próbujmy. Po co to, powiedz mi? Dla zabawy. Okej. Okej. To się bawimy. Na razie mamy tu slajma. Wiesz co to jest? Czyli to jest tak zwany bezpieczny glut. Bezpieczny glut. Dobra, jak to się tam wkłada? Zobacz, bo ci się smarzy. A, bo on musi to zassać. Uwaga. Daj to. Daj to. Zobacz, serduszko wyszło. No dobra, dawaj, zasysaj gluta. Tak, o. Zasadzie, ja. Tak? Zobacz, ale wszystko, bez zażar. No to i teraz przyciskaj. No dobra. No. Jeps! Okej. Okay. Nie, no, no, efekt jest, dobra. Ja też. Słuchaj, jakbyś kogoś tu mogła... Zniesmaczyć równo. Ale weź chyba ze stołu to połknij. A może i tak o! Też. O! Okej. Okay. I co? Robi, i to dobrze. Musi być... No żeby był na początku musisz mu, wiesz... I... Nie, na efekt jest niezły. No dobra, no to powiem wam, że tak. Samo wykonanie jest dosyć brzydkie. Zabawa jest, przyznam szczerze, na piątkę, jeżeli chodzi o taką dobra, prostą dobra zabawkę, nie? Ale wygląd bym dała tak na dwójkę. Rób to ładnie. O! Okej, okay, no, muszę przyznać, że w tej zabawce było wiele więcej zabawy, niż myślałam, że będzie na początku, więc przejdę do drugiej rzeczy jakiejś. To nie znaczy, że będzie zabawka. Nie znaczy, że będzie zabawka i nie znaczy, że będzie nawet fajne. No nie. Wow. Czekaj, to się okay nazywa Floating Ball Game. No, będziemy grać. Takie to jest. No dobra. No coś otwieraj. Bang. Ping bang. Lubię proste rzeczy. Okej, okay, no to trzeba to wyjąć. Żebyś najlepiej mieścił w kieszeni. No wydaje mi się, że to już jest bardzo proste. Dobra. No, ja chyba ale wiem, co to jest. Coś... Ja myślałam, że to będą takie pieczki jak do ping-ponga, to jest styropian. No ale bo one są lżejsze, mniejsze. I teraz może dalej lecą? O, jest napisane, see how long you can make it float. Dobra, dmuchaj, zobaczymy, bo to trzeba tak, żeby ją utrzymać. Ona musi... To nie w tym zabawa, musisz ją, ona musi float, a nie żeby gdzieś poleciała. Nie, ja myślałam, że im dalej strzelę tą nie, piłką. Nie, właśnie jest napisane. See how long you can make it float. No trochę wyżej. Wyżej. Znaczy nie głowę, tylko żeby więcej dmuchać. Widzisz, ona się musi oderwać. Tak mi się wydaje. Myślisz? O. O, widzisz, patrz.
Widzisz, widzisz, czyli da się tak. Wow, ale jajo, słuchaj, no to jest czad. Ale nie, to jest dobre. Ej, no, wiesz, jak to ćwiczy płuca? To czuję. Jest właśnie głębokość wydechu. 2 złote jak gdyby i bawi, i poprawia kondycję płuc. Ja powiem tak, mniej się przy tym bawię niż przy gudetamie. To było bardziej rozrywkowe, ale to no rzeczywiście jest taki zabijacz czasu. Jakby kogoś to jarało, że ta piłeczka sobie leci i żeby ja bym ją... to rozszerzyła o cel. Potem jeszcze do celu strzelać tą piłeczką. Jak można. Wydmuchniesz. Można. Zaraz zobaczymy, czy spadnie za, no nie wiem, za ten obiektyw. Tam. Nie spadło. Nie, ale spadło pod stół. Jeżeli chodzi o wygląd, to znowu jest to takie słabe. Jeżeli chodzi o ale zabawę... jest naturalne, zobacz, jest z drewna. Uważam, jest okej. Okay. Styropian niekoniecznie, okay. Ale... Zabawa nam jest 4. No widzisz, coraz lepiej ci idzie. No, jakie skupienie. Dobra, ja bym powiedziała, że to też jest na plus. Nie, dobra, dobra. Dziwne, ja to zaliczam. Naprawdę bardzo fajna zabawa. Więc jak na razie, te dziwne rzeczy z Wisha są dziwne, ale fajne. Okej, okay, pierwsza rzecz to złapałam, ale nie wiem, czy mi się to podoba. Wydaje mi się, że to... No cóż. To... Co z tym możesz zrobić? O! Magnesik? Ogólnie... Do czegoś to służy może? Wydaje mi się, że nie wiem, czy to do czegoś służy. To jest po prostu chyba taki bryloczek. Rzeczywiście można się tym bawić na zasadzie, że wiesz, tutaj możesz sobie go spiąć. Teraz widzę, że to się nazywa Banana Doll Man i można go wyginać na wszystkie jak gdyby kształty. Taki kształt, który tutaj widzę najczęściej, to uwaga, muszę odtworzyć tą pozycję, bo ona jest dosyć creepy w ogóle. Te nogi, zaraz te ręce out. Ale w ogóle, by the way, to rzeczywiście jest banan. Banana Man. Zaraz to muszę odtworzyć, bo to jest naprawdę takie jednocześnie creepy, jednocześnie cute, że aż nawet nie wiem co. Ja zawiążę taki malutki, taką malutką kokardkę. Ciekawe, dlaczego tylko ma łapki magnesy, no nie. No bo... nie wiem. Próbujemy to otworzyć. Ciekawe, czy to da się otworzyć tak łatwo. Nie. O nie, proszę, zrób tak fajnie, jak w internecie robisz. Tak powinien robić. I on się nie łączy tymi łapkami, bo ma za duże, za grube łapy, te nogi. O, udało się. Jednak upartość mamy. Wiesz co, rączki mu do przodu wygięłam. Po prostu, wiesz, te zawiasy, że tak powiem. Okej. Widać, że teraz się udało. Jest cute. No, wydaje mi się, że Banana Man, jak się go gdzieś zawiesi do kluczy, albo o, w aucie na przykład można sobie to powiesić i wtedy jak gdyby, jak się wam nudzi, nie wiem, stoicie w korku albo coś takiego, ale trochę zabawy z nim jest. I uważam, że jest cute. Więc ja ogólnie na pewno będę gdzieś go tutaj mieć, więc z tego akurat będę korzystać, z tamtych rzeczy wątpię. Więc ja też uważam, że jak najbardziej na plus. Banana Doll Man Doll Plush Toy with Magnet. 29 zł. Więc to dobra. Super. Okej, okay, kolejna rzecz. O Jezu, coś dużego tu jest. Żeby się wszystkie nie wysypały razem. O, wisienka. To jest wiśnia. Okej, okay, no ale co z tym? No trzeba... nie wiem, czy to jest wielka wiśnia? Trzeba to... Może to świeci. Coś ma ten haczyk, nie? No tak. Okay, o, coś to... A! Yeah! Yeah! Ej, powiem ci, że to jest mega nie, pomysłowe. No bardzo dobre, to bardzo. Ja jestem w tym zakochana. To jest mega dziwne, ale to jest super przydatne, ładne. Każdy wie, że ja kocham czereśnie. To no, jest po prostu super. Wow! Nie, nie. Czemu to ma być brzydkie? Jest super. Jest naprawdę fajne. Tak sobie myślałam, że do czego ten haczyk? Po co to? No ale czy wiedziałam, że to się otwiera? Myślałam, że może miseczka, może jakiś taki, wiecie, no miseczka bardziej. Nie, taka, bardzo o, dobry, cute, naprawdę. Okej, okay, też uważam, że jak najbardziej na plus. Wow! Jak na razie jest genialnie. Czekaj, zobaczymy od razu, ile to kosztowało. No ciekawa jestem. 30 zł? Ja uważam, że to mogło kosztować jakieś 7 zł. Dobra, udało mi się znaleźć i, mamo, byłaś bliżej. 31 zł. A widzisz? Mhm. I nazywa się to czerwona szczotka do WC, uchwyt na toaletę, akcesoria łazienkowe, kreatywny, piękny kształt wiśni. No słuchajcie, aż musiałam sobie czereśnie przynieść, bo serio, tak mnie po prostu... O, zepsuta. Tak mnie ta czereśnia toaletowa... Kusiła. Dobra, lecimy dalej z kolejną rzeczą. Ciekawe, co tam jeszcze ten Wish znalazł. Kolejna rzecz. Da się zjeść? Chyba nie. Chyba jest jestem plastik. Głodna trochę. Mogłaby coś znaleźć. O, okej. Okay. No dobra, jak są wiśnie. Nie, czereśnie. Na pewno jest napisane made in China. To coś trzeba chyba główkować, żeby składać. O nie. Jest jakaś dziwna plastikowa
coś z dwoma końcówkami, no to jest na coś. Ja uważam, że to co trzeba to nasączyć czymś. A poczekaj, ja pokażę to do kamery, bo ogólnie jak się to rozłoży, to wygląda w ten sposób. Nie wiem co to jest, czemu tu są gąbki po tej stronie. Dużo rzeczy już widziałaś w swoim życiu. Tak, takich, ale to nie mam pojęcia co to jest, więc uwaga, zaglądam. I jest to wielofunkcyjne narzędzie do losowego unikania dotyku. Halo? Co? I co z tym robisz? Dajesz komuś to coś do pomacania? Co? Ogólnie czy dotykasz badając, czy jest owoc już dojrzały? Co nie? Słuchaj, ty miałaś rację z tym, że te gąbki się jak gdyby nasącza czymś. Nasącza się te gąbki jakimś płynem do dezynfekcji. Okej. Okay. A, poczekaj, tu jest pokazane! Wow! No, klamkę? Tak, klamkę. Tym się klamkę ma. Się otwiera klamkę, bo jak gdyby łapiecie tym za klamkę, za rzeczy tym łapiecie. Aha, unikam dotyku, i tak samo się też otwiera szufladę, łapiąc tu. To służy do naciskania przycisków, na przykład w windzie. Czyli mamy naciskanie przycisków, otwieranie w autobusie drzwi, na przykład tramwaju, takie tam i rzeczy. Łapanie, jak gdyby otwieranie szuflad. Nasączacie te gąbki, które są tutaj, właśnie płynem do dezynfekcji, więc za każdym razem, jak zamykacie ten sztuczny palec, on się dezynfekuje. Jasne, rozumiem. Wow. Ja uważam, że super. W sensie w tych czasach takiego strasznego COVID-u. Że drzwi za klamkę i tak dalej, okej. Okay. Przyznam, że sama bym tego nie używała, ale znam ludzi, albo znam ludzi, którzy znają ludzi, którzy na pewno by tego używali. Więc mi się wydaje, że mimo, że dziwne, na plus. Na plus, tak. Na plus? To ma sens i ludzie, którzy mają rzeczywiście bardzo słaby system immunologiczny, mogą to używać i choćby dla ich wewnętrznego, jak gdyby psychicznego podbudowania. Okej, okay. No to lecimy z kolejną rzeczą. No. O, złapałam coś dziwnego. Mózg mokry. Kurczak! Ja wiem, co to jest, więc ty się baw. Okej, okay. Ja ją robię? A co on? O rany. O rany? On jest oblepiony teraz włosami. No co, kura, ma przecież pióra, a co ci chodzi? To jest okej. Okay. Racja. Tak wygląda kurczak. I tutaj, jak widzicie, ma takie, że widać, że ma gdzieś to jajko i chyba trzeba go po prostu mocno ścisnąć. Jest! Okay. Jest żółtko. A to jest taki gniusiak, który też właśnie jest odstresowujący. No, to jest taki breloczek. Można nim trzepać po ścianie, jak coś uderzyć, rzucić, cisnąć. Można też i tak, jak chcesz rozładować. Walić kurczakiem. O, tak, tylko żeby mu się łapka nie urwała. No właśnie. No, ale chyba akurat tego bym nie używała, chociaż to jest bryloczek, a Gudetama nie jest bryloczkiem, więc pewnie to bym bardziej używała. Ja bym to urwała od razu i po prostu tylko bez tego. Rozumiem, że to ma być... Do kluczy czy coś. Chyba na razie podoba mi się najmniej. No nie jest cute, no nie. Jest to ufoludek dla mnie teraz. Jak te stopy mu się majtają. No. Tup. Ej, no rzeczywiście to jest jakby ufoludek. Jak dla mnie no to dobra. Nie ma to. Nie, ja uważam, że też nie. Chcesz rzeczy pobawić, czy już? Nie. Dobra, to kurczak. Dobra, kolejna rzecz. Znowu pierwsza z brzegu w jakiejś fol... to może ty odpakuj. O, to jest jakaś cała banda czegoś. Jakieś zdechłe kury? Ja chyba wiem, co to, do czego to służy. Na palce? Chyba tak. I po co ty się tym chyba się strzela. Ja nie wiem, o co chodzi w internecie z kurczakami, ale internet kocha kurczaki. Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że wiesz, że zakładasz sobie na jeden palec, potem tu na drugi i strzelasz tą kurą. Ja bym tak założyła, że to jest to, tylko gdzie ja mam tym strzelić? Spróbuję strzelić za mapę. Okej, działa! Przyznam, że sprawiło mi to pewną satysfakcję. O, a jakby była tarcza. Ale zaraz tak zakładasz, tak? No, tak no. Nie, jestem lipa. Ale wyobraź sobie, jakby była tarcza i strzelasz do tarczy kurczakami. Ale jakby to się trzymało. Ale to może za mocno zakładasz na palec i się nie odkleja od tego palca. No nie widzę w tym jakoś. Nie widzisz? Ja widzę potencjał na maksa. Klasie, wyobraź sobie, teraz siedzą i strzelają kurami. Aż zdjęcie spadło. Okay. No, ale trafiłaś, znaczy. Powiem ci, że naprawdę to może być zabawa taka, wiesz, w parę osób macie jakąś tarczę i ustawiacie, że na przykład ktoś strzeli coś tam. No dobra, ja może być tak. To jakoś widać, ty ogarnęłaś strzelanie. To latające znaczy, że ja kurczaki. Jestem... Spróbuj jeszcze raz. Tak. Ojej, ale te kurczaki trzeba myć potem. Jeden na jeden palec, drugi na drugi i robisz... Siedzi na ścianie, chyba musisz to pokazać. Się do ściany, poczekaj. O! Ej, to jest
To jest to! One się przyklejały do ściany, w tym jest ta rzecz. One się... Dobra, ja tu wam nagrywam telefonem, żebyście widzieli. O, o, ten spadł, a ten nadal siedzi. Ej, no to w tym jest cała zabawa, okay. Czyli one się dodatkowo lepią. Jak one się lepią, to w ogóle na razie to jest najlepsza rzecz z tych wszystkich. One się lepią! Widzisz? No, dobrze, że mi dałaś szansę, żeby jeszcze strzelić z tego. Strzelałam z prawego, a oczywiście lewa ręka jest precyzyjna, nie? Na ścianę, dawaj, ścianę. Jest! Przykleiła się! No te kurczaki to jest hit. Serio, mieć parę takich kurczaków i po prostu się nimi bawić, super. Do tej pory najlepsza zabawa. Tak, najlepsza dwie zabawa. Dwie łapki w górę. A ile to kosztuje, wiesz? O, nie wiem. Zaraz trzeba sprawdzić, ile się płaci za taką wyborną zabawę. Dobra, znalazłam to i to się nazywa Slingshot Chicken Rubber Eject Flying Turkey Finger Stress Gag Toys Rubber Chicken. A kosztuje 17 zł. Za chyba 4 właśnie takie kurczaki. Więc ogólnie to całkiem sporo, jak na taki zwykły, taki silikonowy kurczak. Ale z drugiej strony, jak na taką ilość zabawy, uważam, że najlepiej. Jakby 17 zł w tych czasach, to jest bardzo mało. A nie, przepraszam, 5 kurczaków. 5 kurczaków, no okej. Okay. Super, hit. Lecimy dalej. Uwaga. Tada. Okej, okay, ja chyba wiem. Okej, okay, widzimy, że składa się z dwóch części. Jedna część to okulary, a druga część to jest ta, którą ma mama. Nie, to są dwie części. Co? Popatrz. Dobra, trzeba to połączyć. Dawaj, połączaj rurkę. O, już wiem, co to jest. Jedna rurka będzie szła do ust, a druga, ta dłuższa rurka, będzie szła do twojego napoju, który trzymasz w ręku. I jak masz kolorowy napój, to ci przechodzi przez okulary i pijesz jakby przez okulary. Ty tutaj próbuj to podłączyć, a ja idę po napój. Zostawiam cię. Bon voyage. No, ja bym tego w życiu nie wymyśliła, że o to chodzi. Udało się? Jasne, już tak. Tak? Ale ja bym nie wymyśliła, że to coś takiego można zrobić. O, i udało się, a ja mam napojek. No dobra, trzeba będzie zobaczyć, czy dobrze to jest połączone, tak żeby na pewno to nie... Ale chyba jest tu wciśnięte, tam można to trochę bardziej. Poczekaj, jeszcze zobaczę, jak to, czy to na pewno tak. To jest dokładnie tak i tak? Nawet na zdjęciu ma czerwony napój. No, idealnie. I to się nazywa DIY Straw Children's Creative Cartoon Cute Fun Wacky Glasses Straw Toys. I kosztuje? 11 zł. Wow, zobacz, dobrze wygląda. A, dobrze strzelasz. No to co, próbujesz? Dawaj, zakładaj okulary. Pan Hilary już zakłada. Przepraszam, wypadło! No mam czerwoną bluzkę. No i teraz proszę. A te okulary musiałyby się trzymać jeszcze, one się nie trzymają. Właśnie, czemu one się nie trzymają? Ja je wcisnęłam sobie na nos. No, no także, żeby ci siedziały. A jak nie, no to już, no to trzymaj to w takim razie. Ja bym już nie wytrzymała, ja bym się napiła już dawno. No. Daję radę? Daję radę. Ej, ja też chcę spróbować. Jak już się napijesz, to daj się zamienić. Ale super! No! Ej, za nie, 10... no bardzo efektowne. Tylko trzeba sobie zrobić lepsze jeszcze utrzymanie dla okularów. W plecaczku trzeba byłoby sobie ten napój z tyłu gdzieś zamontować i wtedy tą rureczkę jakoś dopasować. Ale rzeczywiście to jest bardziej skomplikowane, jak już są te rurki. Funkcjonuje, ale to trzeba by było jednak mieć stelaż do tego, żeby to się działo, nie? Ja uważam, że to jest bez sensu jednak. Jak teraz już zaczęłam z tego pić i w ogóle naprawdę wygląda jak dializa. I jakby to jednak jest niepraktyczne. No zdecydowanie jest to mniej zabawy niż z kurczaków. Zdecydowanie. I bardziej trudne do zrobienia, więc jak gdyby ja uważam, że to jest na nie. Dobra, jeszcze zostało nam parę rzeczy. To jest coś małego. O, guma? O nie, nie, to jest guma. Ale ona jakaś specjalna jest ta guma, rozumiem. Jak pociągnę, to wyskoczy coś. O kurcze! Rozumiem. Jest napisane Shock Pull Here Chewing Gum. Czyli to jest po prostu, że jak ktoś pociągnie za tą gumę, to zostaje zszokowany prądem. Czy był to mocny prąd, czy taki do wytrzymania? Do wytrzymania, ale nie taki fajny. Nie fajny. Coś ja w ogóle bardzo nie lubię prądu, jak coś gdzieś kopnie. Tak, bardzo nie lubię, od razu mi się niedobrze robi. Ja jestem bardzo mało odporna na prąd, więc dla mnie to jest totalnie nie. W sensie ja rozumiem ludzi, których to bawi, ale dla mnie absolutnie nie. Bo to jest taki głupi żart, nie? Kogoś częstujesz gumą, a potem dostaję takiego kopa, szok. Nie, to jest nieapetyczne. Nieapetyczne. Niekoleżeńskie. Nie fair, no właśnie niekoleżeńskie, tak. To jest takie nabijanie się z kogoś, to takie prymitywne. Uciecha z czyjejś biedy. Electric Shocking Gum 20 zł. 20 zł. 20 zł, zupełnie bez sensu. Jakby te kurczaki kosztowały mniej, a po prostu najlepsza zabawa ever, więc nie polecamy, wydaje mi się, że
nie. Nie, nawet zobacz jeszcze ile tego materiału, absolutnie. Jakaś bateria, cokolwiek tam musi być, nie? No. Nie, bez sensu. I tak, no. Naraz tym. I lecimy dalej. O, czekaj, uwaga. Kop. Okej, okay. Pluszowe coś? Takie gąbka? Wow. Tym się rzuca, wciska, zjada. Wygląda to jak kwadratowa gąbka i dwie okrągłe gąbki. Myszkę się robi? Myki? A potrafiłabyś zrobić myszkę z tego? No uszy dwa. Nos. Jezu, co to jest? To ma tutaj dziurkę. Ale to jest... okej. Okay. Czekaj, no bo to jest taki jakby nos klauna, tyle że to akurat nie ma dziurki. No nie ma dziurki, dokładnie. Co? To wkłada się w to i co dalej? Bez sensu przecież to jest. Ej, nie kumam tego na razie. Na razie, ale to jest jeszcze do rozkminienia, więc nie. Mamy gąbkę kwiatową z dziurką i okrągłe dwie kulki. I jakby no, da się załóżmy wcisnąć jedno w drugie, tylko pytanie, po co ta druga kulka i dlaczego? Czym ty jesteś i po co? Czy mamy jakieś tropy? Myślisz? To nie jest nos klauna. To nie jest trop. No nie, i to się nie rozdziela, tu nie ma żadnej dziury w środku, nie. To jest tak samo jak z tą łapką, byśmy nie wykminiły. Serio wciskasz tutaj tą drugą piłkę? Mhm. Okej. Okay. No ale chcesz zobaczyć, pytanie co do czego? Da. No właśnie, dlatego mówię, po co? Chcę zobaczyć, co to da. Po prostu zajęcie dla rąk, ale po co? I no dobra, tego? Internetu tell me. To się nazywa One Block Two Sponge Balls Magic Props Classical Illusion Magic Tricks Red Magic Toy Soft Sponge Balls Close Up. I to ma być czary mary? Mam dwie kulki i nagle nie mam żadnej kulek? To jest do robienia magii. Tylko okay. My po prostu jakby... Nie potrafimy, o co chodzi, tak? Tak. Mam kuleczki, tak. Nagle potem jej nie ma, bo tu się coś tam tego... Tak, tylko zanim byśmy to zrobili, to ludzie mieli takie... Oddajcie nasze pieniądze. Najgorsza sztuczka magiczna, ale ogólnie pokazują tutaj, że rzeczywiście ma się jedną kulkę, potem ma się dwie kulki, a potem ma się kwadrat. I pewnie jakby się potrafiło w magię, to by to miało sens. Czy ty próbujesz teraz zrobić kuleczkę z tego? Tak. Znaczy, bo można to pewnie, bo to jest na szczęście tyle miękka gąbeczka, że gdyby można ją łatwo pewnie gdzieś ukryć, bo wiecie, bo ona się ładnie gniecie, a potem nagle macie, wow, kulka, ale jakby dopóki ktoś nie umie w iluzję, no to na pewno się nie przyda. I uwaga, kosztuje to 10 zł. Jednym z tych trików jest właśnie to, że na przykład macie piłeczkę, a potem nagle, nie wiem, ba 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 i macie kwadracik. Magic. Tutaj czymś to można tych piłeczek tam napchać z pięć. No pewnie tak, ale mi się wydaje, że to nie jest głównie ten trik, jakby, że to głównie pewnie nie o to chodzi, ale w życiu bym nie pomyślała, że to chodzi jakby o magię. Twoje dwa najfajniejsze, dwie najfajniejsze rzeczy, twoim zdaniem. Dla mnie strzelający kurczak i ten banan men. I a nie, przepraszam, man. nie, wręcz ta, a? To. Czyli to są hity mamy. Tak. Moim hitem jest zdecydowanie kurczak, ale też uważam, że Gudetama był super, chociaż Banana Man jest słodszy, jest ładniej zrobiony. Ale tak. Na pewno kurczaki były po prostu strzałem w dziesiątkę. Można się odstresować, postrzelać do celu. Postrzelać do celu, do kogoś. Tak, tak. Super, serio, no, te kurczaki. Te kurczaki to takie, no. Okej. Okay. No, czary mary. Tuk. Więc jak zwykle... Tuk! Tak, jak zwykle... Czary mary, tuk. No proszę. Dobra. Jak zwykle dziękujemy wam pięknie za oglądanie. Widzimy się na tym kanale w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Dzięki piękne i pa pa. Pa pa. Pa, pa.